Nazywam się Adam Wsiołkowski, jestem malarzem, profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Następca takich malarzy jak Matejko, jak Malczewski, jak Gierymski i tak dalej, którzy po prostu również rektorowali Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzisiaj otwarłem wystawę w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku. Na wystawie pokazuję obrazy z kilku ostatnich lat. Są to między innymi dwie serie z cyklu Miasto Nieznane, które widzimy za mną, oraz obrazy z innych cyklów, na przykład Obecność, Nieobecność oraz Felek i ja. To są obrazy, te ostatnie, na których widnieje autoportret mój oraz konterfekt mojego jamnika Felka III. Profesora Adama Wsiołkowskiego w Galerii Akademickiej jest wydarzeniem bez precedensu, ponieważ łączy element prezentacji, charakterystykę osoby profesora w bardzo humorystyczny sposób podaną, a jednocześnie są w galerii prezentowane dzieła, które przedstawiają jego widzenie rzeczywistości, jego syntezę tej rzeczywistości, interpretacje, które powiela wielokrotnie. Te same motywy wyłaniają się w różnych konfiguracjach kompozycyjnych, aranżacji. Była w 2012 roku Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wkład w rozwój wyższej szkoły. Poza tym pokazuje króciutki filmik 40-kilkusekundowy zatytułowany Stanisładam. To jest film wideo, na którym autoportret Stanisława Wyspiańskiego z jego żoną przekształca się w procesie tak zwanego morfingu właśnie w mój autoportret z Felkiem. Mamy możliwość eksponować, były prezentowane w znamienitych galeriach wcześniej w Polsce i na świecie. Również sam fakt, że praktycznie większość muzeów narodowych w Polsce i muzea okręgowe posiadają jego dzieła, świadczy o tym, że po prostu tutaj prace, które realizuje, mają wybitną rangę.